już po raz pierwszy zresztą, bo solidaryzujemy się z więźniem politycznym Mateuszem Piskorskim, który w areszcie przebywa ponad półtorej roku. Jest w tym areszcie bez aktu oskarżenia, w sprawie nie dzieje się nic oprócz oczywiście prześladowań politycznych, bo w zasadzie wszyscy ci ludzie, którzy tak przychodzą na te rozprawy, co chwilę są wzywani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co chwilę są przesłuchiwani na konieczność poglądów politycznych, a nie jakiegoś tam szpiegostwa, które rzekomo Mateuszowi ma się zarzucać. Jesteśmy tutaj dlatego, bo chcemy, wszyscy wiedzieli, że będziemy tutaj zawsze solidarnie, będziemy walczyć o wolność dla Mateusza, będziemy walczyć o podstawowe wolności obywatelskie, bo tak naprawdę sprawa Mateusza przekłada się na to, co możemy nazywać podstawowymi wolnościami obywatelskimi w państwie demokratycznym. Otóż w państwie obecnie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość takich wolności nie ma i sprawa Mateusza jest tego jednym z najbardziej jaskrawych przykładów. Znamy już praktykę i mówię, przychodzimy tutaj co parę miesięcy, więc jakby nadzieja nadzieją, ale realia pozostają realiami. Że po wejściu ustaw o sądownictwie, no jednak są w dużej mierze uzależnione od tego, co postanowi władza polityczna, a konkretnie nie tyle prezydent czy premier, co raczej premier Nowogrodzki, osoba, która przez niektórych jest nazywana nawet naczelnikiem państwa, oczywiście nieoficjalnie. Więc jakby tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma ta sprawa charakteru prawnego, co raczej charakter polityczny i wiadomo, jaki może być ten efekt. Natomiast pewne oczywiście symptomy chyba pewnego rozluźnienia się pojawiają. Choćby to, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj próbuje wygładzać swój wizerunek. Dzisiaj powołali przecież nowy rząd, próbują rozmawiać z Europą, obawiając się stosowania artykułu 7, więc być może nie będą się chcieli narażać. Natomiast mówię, dla nas sprawa ma charakter czysto polityczny i tylko w tym aspekcie rozpatrujemy. Mateusz Piskorski, nie była to oczywiście jego inicjatywa, ale inicjatywa naszych aktywistów, startuje jako kandydat prezydenta Warszawy, bez względu na to, czy będzie w areszcie, czy nie. No na razie nasze starania w tym względzie skupiają się na tym, żeby podpisać zgodę na kandydowanie, bo nawet o tym tak zwanym demokratycznym państwie prawa jest trudno. Ale myślę, że to się w końcu uda i że będziemy mieli kandydata na prezydenta Warszawy.